Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, paczka od widza, nie pamiętam imienia, przepraszam. Nie wziąłem telefonu, a w telefonie oczywiście na Messengerze, jak wymienialiśmy się wiadomościami, no mogłem wziąć telefon, wtedy bym wiedział i bym powiedział, ale że nie mam telefonu, więc nie powiem, nie będę udawał, że pamiętam. Teraz tak, paczunia, jak by tutaj zaatakować? Z tego co wiem, w środku będzie coś z opisem, także może być ciekawa akcja. Ciekawy jestem, bardzo jestem ciekawy, co będzie. Zapakowane srogo. Dobrze. Dokumenty w środku. Właśnie. Ale bym wyrzucił. Tu coś będzie, a ja to przeciąłem. Nie ma jak to mieć zryty beret. A ja to przeciąłem. O, tu będzie coś z opisem. No dobra, to czytamy. Czytamy. A, od Dominika. Pozdro. Od Dominika. Cześć dziadzia. Poniżej krótki opis produktów, które znajdziesz w paczce. Autograf, płyn do szyb z niewidzialną wycieraczką dzięki właściwościom hydrofobowym. Nie tylko czyści, lecz także chroni powierzchnię szklane przed zabrudzeniami. Nie pozostawia smug, ponieważ szybko odparowuje. Zawartość polimerów gwarantuje również szybsze osuszanie oraz lśniący połysk. Autograf Interior Detailer. Czyści, pielęgnuje wszystkie powierzchnie wewnątrz samochodu. Rewelacja. Dressings do opon. Kurczę, to bogata paczka. Ja cię nie mogę. Dziękuję ci bardzo. Kurde. No, pytałem jaki pieniądz. No oczywiście stwierdził, że za darmo. Kurde, no. No dobra, no co no. CarPro Darkside. O, nowość. To silnie skoncentrowany dressing do opon i gumy. Idealny dla fanów Gwiezdnych Wojen. Legendy mówią, że przed recepturą pracował sam. Ohohoho, niech moc będzie z tobą. Podczas dzięki jednemu tajemniczemu składnikowi prosto z planety Nabu. Chroni oponę aż do 3 miesięcy. Jednak pamiętaj, aby nie ulec ciemnej stronie mocy. To mi nie grozi. Zawsze byłem wykręcony grubo i będę. Ciężko zmienić charakter. No, najważniejsze, żeby być sobą. Clintel Citrus Foam 2. Piana aktywna wersja 2. No dobra, okej. Okay. Tutaj podane, jak się bawić. Dziękuję bardzo, fajnie. Szampon od Clintel. To silnie skoncentrowany szampon, później glass cleaner, niezwykle skuteczny, wydajny. Szampon o neutralnym pH. 20 do 40 ml na 10 litrów wody. Cleaner skutecznie wydajny. Płyn do czyszczenia powierzchni szklanych. Interior Cleaner Plus. Przeznaczony do stosowania wewnątrz pojazdu, zapewnia powierzchnią maksymalne bezpieczeństwo. Bezpieczne dla elementów plastikowych, gumowych, tapicerki materiałowej. Ekoskóry i ekranów LCD. Działa antybakteryjnie, pozostawia antystatyczną powłokę. Ma przyjemny i nieduszący zapach. Co do Clintela, no kurczę, różne opinie krążą na internetach. Dostaję różne wiadomości. Ludzie nie są zachwyceni, zobaczymy czy ja będę, ale ogólnie jakoś mi nie po drodze. O ja, szkoda. Wysłał mi Giona, Kencode Evo, a film będzie za tydzień. Wiadomo o co chodzi, wersja Evo ulepszona, no tak, zgadza się. Tutaj pojechał grubo. Goldzik na sterydach. O kurczę, Watergold Premier. Primer. Nie wiem, znam angielski, kurczę, tak jak rosyjski. No, na sterydach, proszę. Pure Chemi Ultra Glass Cleaner. Produkt do czyszczenia szyb powierzchni szklanych, luster i ekranów ze sporą ilością środków powierzchniczynnych. Usuwa wszelkie rodzaje zabrudzenia, z łatwością się dociera i nie pozostawia smog. Super. Mam! Przed chwilą właśnie odpierałem paczkę od Pure Chemi. Byłem sample. Nowość. Szampon cechuje się świetnymi właściwościami myjącymi. Doskonale zmiękcza brud, rozpuszcza osady mineralne, atmosferyczne, a także chemiczne. A w tym water spoty. O, i tu jest dobrze. Wiem, że zapach jest zajebisty, bo przed chwilą tą paczkę rozpakowywałem. Po myciu lakier naszego samochodu zyska na połysku, a dzięki kwaśnemu pH szampon dobrze sprawdzi się do tykania powłok i wosków. 100 ml na 10 litrów wody. Tak, system Shine Wax. Wosk w sprayu. Podobno efekt powala na kolana. Mam nadzieję, że mnie też powali. Tenzi dressing, tak, dressing do opon i plastiku. Pierwsza wersja zostawia nieziemski mat na oponie. No patrz. Kurczę. Fan. Super. PS. Clintel, dawny Clintech. Ogarniam jeszcze. Pomimo starości jeszcze coś tam ogarniam. Ogromna prośba, aby zrobić test Citrus Foam 2. Jeszcze tej zimy. Okej, postaram się.
Pierwsze, co wezmę na warsztat, Dominik obiecuje, że będzie to właśnie Clintel Citrus Foam 2. No słuchaj, to co? Dziękuję, kartkę sobie zostawię. Ale dlaczego nie? Będzie to ściąga. Lecimy do środka. Zobaczmy, jak Dominik zapakował to wszystko. Czy pojedziemy mu po gałęziach, czy wręcz pochwalimy? O, ciemna strona na mocy. Kurde. Widać, że też jest wykręcony. Że ma grubo pod kopułą. Jak ja to mówię, ja mam dobrze nasrane, źle rozgarnięte. Papierki. Dobra, to papierki sobie odrzucę. Tu. Bo to pójdzie wiadomo gdzie. Segregacja. Segregacja i segregacja. I segregacja i segregacja. Żeby nie było. Co my tu mamy? O! Proszę, Ultra Cold. Jakieś mikrofibry. A, i pad. Mikrofibrowy. No to będziemy grubo tutaj. O! Ożysz ty. Dobra. Pstryk. O, pady. Ale fajny. Z grubym włosem. O, tutaj to już w ogóle cudownie. Zajebista sprawa. Z tym. No. I tu jest gąbeczka. Widzę, że tak. Będę mógł wyjąć z tej gąbki nawet. Wow, proszę. Pomyślane z kieszonką. Czy to będzie wygodne i praktyczne? Będzie. Tutaj. To już, kurczę, nie wiem do czego. Ło, grubo. Cała łapa wchodzi. Fajnie. Elegancko. Nie, no bajka. Dobra. Super. Super, super. O, jak to cudownie dostać coś za darmo. Ja pierdzielasz głupio. Wcale nie głupio. Mikrofibra. O, może być fajna. Pobawimy się oczywiście. Bublaki. O, i do folii. Znowu bublaki i do folii. I bublaki i do folii. Dobrze. Pędzel. Mięciuchny, fajny. Pewnie no name chińczyk. Tak podejrzewam. Ale miękki. Ja tam mam od CarPro, no to jest kozak. W porównaniu do tego nie wiem. Nie pamiętam. I co my tu mamy? Szampon. Rewelacja. O, tech cleaner. Zobacz, kwaśny szampon. Proszę bardzo. Glass cleaner. Pięknie. A tu co? Pure Chemie. Też cleaner do opon. No i Gion. Kurczę, no. Wiesz co, Dominik, umówmy się, że... A nie, ja już tam też wydałem to. Kurczę, jak tu ugryźć temat, żeby to miało ręce i nogi? Może, bo prawdopodobnie niedługo zbliża... No dużo tego jest. Zbliża mi się 10 tysięcy subskrybentów. Może się uda, że będzie. Jak będzie, to zrobię paczkę. I mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko, jak wrzucę to dla widzów do paczki. Dobra? Napisz mi, co o tym myślisz. Myślę, że film pojawi się przed filmem. Raczej pojawi się szybciej niż uzbieram 10 tysięcy subskrybentów. To jest w ogóle nieuniknione. To jest więcej niż pewne, a być może, że nie uzbieram. To będziemy badać pierwsze. Obiecuję. Okej. Okay. Gęsta pianka. Czy wąchamy? A możemy komisyjnie powąchać. Co nie? Jak nie, jak tak. Piękny zapach, naprawdę. Cudowny, cudowny zapach, naprawdę super. Rewelacyjny zapach. Bardzo mi się podoba. Właśnie ludzie mówią, że na mieście, na wsi u mnie, że zapachy się poprawiły, jeżeli chodzi o Clintel, czyli starego Clintecha, ale z działaniem jest różnie. No, ten szamponik. Zapach jest cudowny. Pozwolisz, bo mam pełną butlę. Jak nie będziesz miał nic przeciwko, że pojawi się film z tym produktem, a ja tę butelkę dam jako gratis przy tym filmie, dobrze? Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic przeciwko. Napisz pod filmem, czy ci to nie będzie przeszkadzać. Autograf Glass Cleaner z NW. Mam tych, kurczę, z niewidzialną wycieraczką. Cudowny zapach. Płynów, no i coś mi przypomina. Już wąchałem ten produkt, ale gdzie? Nie pamiętam. Bardzo podobny i coś, kurczę, podobnego było. Co my tu mamy? Interior Detailer.
Plus. Taki, słuchaj, jakby bez zapachu świeży. Może być ciekawa opcja. Ładne buteleczki. No postarał się chłopak. Kurczę, no aż głupio. Graf Heliodor, ale co to jest? Nie mam pojęcia. A, Interior Detailer. Ale perfumy. O, rzesz ty w dupę. W mordę chciałem powiedzieć. Ach, no zapach zajebisty. Co ty? No może być mocno, może być mocno. Zapach kozak. Świeży taki. On też mi coś przypomina. Rewelacja. Tutaj mamy. Water Gold. A, tutaj to na sterydach, tak? Bez zapachu. Zobaczymy. Będziemy badać. Będziemy badać. Same rodzyny. Same rodzyny. I tutaj coś od Giona mamy. Co to? No patrz. Długopis. I to jeszcze do tego macając jest ekologiczny chyba. Ja pierdziele. Ale fajny. Ale gadżecik. No rewelacja. Ale. Tenzi. Do opon, tak? Dobra, z tego co pamiętam. No, powiem tak, śmierdzi jak... ipą, śmierdzi jak do opon od Shine Chemicals produkt. Tak samo, z tym, że ten jest biały i gęsty, tamten jest płynny i śmierdzi tak samo. I tamten też robi robotę. Autograf Onyx Tire Dressing. Nie wiem, czy ja go nie badałem, nie wiem. O, rzesz, ale zapach, co on mi przypomina? O! Krówka? O, ale rewelacja! O, zakochałem się w tym produkcie. Już wiem, że nawet jak posiedzi dwa dni, to jest zajebisty. Tak, chyba krówka. Ale zapach, ale wypas. Kurde. Naprawdę, rewelacja. No tutaj jest gruba sprawa. No Dominik, powiem ci, że ugryzłeś mnie idealnie. Wiesz co lubię, tak jakbyś mnie kurczę znał. Nie od dziś, nie od wczoraj. Shinewag, to było chyba tak system, tak? Z tego co pamiętam z opisu. Sprawdźmy. Tak, system. Wąchamy. Bez zapachu. Obbadamy teren. Dobra. I on stętnię. On stętnię, to mamy tutaj CarPro Darkside i też Tire and Rubber Sealant. Sealant. Też zajebisty zapach. Bardzo przyjemny. Cudowny. A jak będzie w praktyce oleisty, tłuściutki dressing? Już czuję, że będzie dobrze. Już czuję i tu będzie pewnie ze dwie, trzy możliwości, jeżeli chodzi o aplikację. Czuję, że zrobimy standardowo, jak to u dziadzi. Docieranko bez docieranka. Dominik, no cóż mogę powiedzieć? No, tak troszeczkę mnie przymuliło, przytkało, bo powiem ci, że grubo, gruby zestaw. Powiedz, co o tym myślisz, żebym wydał Giona, czy mam go trzymać? Giona i... ten kwaśny szamponik do filmu. Tutaj pójdzie to w paczuszce, jeżeli uzbieram 10 tysięcy subskrybentów, a to dorzucę do filmu. Powiedz mi, jak to widzisz. Fajny zestaw, zajebisty. Naprawdę, same takie... Czuję, że wybrałeś rodzyny, które twoim zdaniem będą robić robotę i mam nadzieję, że... Znaczy, część słyszałem, widziałem, tam gdzieś dotykałem, nie? Ale jeszcze nie testowałem. Na maksa jestem ciekawy tego. Citrus Foam, bo kurczę, no ten, który mamy od Cleantecha, co był, był całkiem fajny, naprawdę zajebisty. Tutaj mamy bajka, bo jest wyjebany w kosmos zapach, naprawdę fantastyczny. Więc jeżeli działanie będzie tamtego starego Cleantecha w nowym wydaniu z tym zapachem, to będzie bajka. Słuchaj, dziękuję ci bardzo. No grubo poleciałeś, nie da się ukryć. Dziadzia szczęśliwy, jak nigdy dotąd. Teraz wyczekiwać tylko filmów. Kiedy się pojawią? Nie wiem. Już tam część filmów jest zaplanowana, wiadomo. No, a naprawdę uwierz mi, że nie będę skrom tej chemii stoi, tam czeka. Ja nie mam czasu. Tak naprawdę, no, doba jest za krótka. A ja nie potrafię, jak już nieraz mówię, ja nie potrafię wziąć i pokazać, o, zobacz, zajebiście, usiadł, na razie, cześć. Nie, ja muszę się tym pobawić, ja muszę, że jak coś przekazuję,
co do danej chemii, ja chcę wiedzieć, że nie wziąłem tego z kosmosu albo z opisu. Że przekazuję te informacje i wiadomości tak, jak ja czułem chemię i jak moim zdaniem się zachowuje. Więc no niestety czas, jeszcze raz czas. A że czas to pieniądz, a czasami się go nie ma, no to tak to wszystko wygląda. No dobra, dzięki Dominik jeszcze raz. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie.